Tym razem opowiemy sobie o treningu okluzyjnym z opaską elastyczną. Polega on na tym, że zakładamy opaskę gdzieś w tym miejscu na bicepsie, tak by ona uciskała po prostu biceps. No i wykonujemy sobie ćwiczenie. Najważniejsze cechy tego treningu to takie, by dołożyć odpowiedni ciężar, ponieważ trening musimy wykonać w ciągu 15 minut, nie zdejmując w ogóle opaski i nie robiąc przerw. Czyli tak naprawdę polecałbym to średnio zaawansowanym osobom na siłowni, a po drugie dobrze sprawdza się ta opaska przy super seriach, gdzie po prostu przerwą jest tak naprawdę zmiana ćwiczenia. Jeszcze odnośnie opaski elastycznej chciałbym tutaj powiedzieć dwa zestawy ćwiczeń, które bym zalecał Wam wykonać. Dwa ćwiczenia w 4 seriach po 12-15 powtórzeń lub drugi zestaw. 3 ćwiczenia w 3 seriach po 12-15 powtórzeń. Pamiętajcie oczywiście o odpowiednim ciężarze, czyli nie załadujcie sobie 15 kg, by się popisać, bo to nie ma sensu, nie? Krótka lekcja anatomii. Bicepsa składa się z mięśnia dwugłowego ramienia i ramiennego, a także posiada dwie głowy, krótką i długą. I powiem jeszcze tutaj na ten temat, że ciężko go wyrobić w niektórych płaszczyznach. Z reguły właśnie bicepsa nie trzymamy tak jak w tym momencie, czyli pod chwytem, a przeważnie nachwytem, czyli nie obsługując myszkę, jedząc czy cokolwiek, jakieś podstawowe czynności życiowe wykonując tak. No bo tak to kurwa byśmy musieli pizzę tylko nosić, żeby go trzymać. No bo, chyba, że macie jakiś inny pomysł, ale nie.